Młodzieżowym Domu Kultury po raz czwarty odbyła się konferencja ekologiczna, odnawialne i alternatywne źródła energii oraz przykłady ich zastosowania. Konferencja zgromadziła specjalistów w zakresie źródeł energii odnawialnej i środowiska. Podczas konferencji zostały poruszone zagadnienia dotyczące edukacji na rzecz ochrony środowiska, przykłady wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono bilans korzyści i strat w pozyskiwaniu energii odnawialnej. Mamy coraz większe zapotrzebowanie na energię, kończą nam się zasoby kopalne, dodatkowo bardzo dużo emitujemy zanieczyszczeń do atmosfery. No i stąd Unia Europejska wymaga od nas zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenia energooszczędności w naszych gospodarstwach domowych oraz wykorzystanie naszych lokalnych zasobów energii odnawialnej. Stąd energetyka odnawialna wchodzi w nasze życie i powinniśmy się z nią zaprzyjaźnić i wykorzystywać jak najlepiej potrafimy. To są zasoby odnawialne, które nigdy się praktycznie nie skończą, więc możemy z nich czerpać energię i dzięki temu też zaoszczędzić nasze paliwa kopalne, które mogą nam starczyć dla naszych przyszłych pokoleń. Jeżeli chodzi o ten rejon cechuje się bardzo dobrymi warunkami nasłonecznienia, więc jak najbardziej możemy korzystać z energii słonecznej. Też są tu dobre warunki wiatrowe, z tym, że no, wiem, że są tutaj pewne też nieścisłości w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych, ale wszystko da się wyważyć tak, żeby i jedno i drugie pogodzić. Coraz więcej głosów pozytywnych zbiera wykorzystywanie energii niekonwencjonalnej. Miejmy nadzieję, że wszelkie tworzenie budowli do pozyskiwania ekologicznej energii nie naruszy i tak już mocno zdegradowanego środowiska naturalnego. Do jakiej konkluzji doszli prelegenci? Energia odnawialna jest dobra, ale to jej lokalizacja jest najważniejsza.